to dobrze jest, kiedy publiczność wyraża jakieś pragnienia. Wtedy ja sobie przypominam o tym, żeby zagrać jakąś piosenkę i jeśli nie kłóci się to za bardzo z moim jakimś tam nastrojem, planem, to gram. Dla mnie jest to po prostu, jak dla wielu artystów, dziwny stan, kiedy wydaje ci się, że to jest niemożliwe i to się nie może udać. W każdym razie, jak zaczyna się już koncert, to uczucie w cudowny sposób mija. No, spędziłem wiele lat w Krakowie, więc mam sporo fanów w Krakowie, a że do Krakowa ostatnio rzadko zaglądam, to mógłbym ich zachęcić do tego, żeby ruszyli się z tego pięknego, ale jakże skłaniającego do zasiedzenia mieście i pojechali do Oświęcimia.